Później już był rewers, było trochę gorzej, ale w porównaniu z tym, co jest dzisiaj, to i tak jest jak niebo i ziemia. Ci ludzie, zdając maturę, musieli zdawać kilkanaście przedmiotów. Dwa języki klasyczne, łacinę, grekę. Dwa języki nowożytne. W związku z tym byli wszechstronnie wykształceni. Ja byłem wielokrotnie przy dyskusjach prowadzonych przez absolwentów tylko przedwojennych gimnazjów, bez wyższych studiów, bo później była wojna, okupacja, później więzienia komunistyczne i tym ludziom nie było dane dokończyć edukacji. Ale oni byli lepsi w dyskusji, wszechstronnie wykształceni i oczytani niż profesorowie, którzy przyjeżdżali z wolnego świata, z zachodu. To daje pojęcie. I to pokolenie po 20 latach traci Polskę. Polska znika. Ma już jej nigdy nie być. Niemcy mówią, że będzie trzecia Rzesza na 1000 lat. Sowieci są jeszcze gorsi. Oni mówią, że będzie Sowiecki Sojusz na wszystkich lat, już na zawsze. I tak jak Niemcy jeszcze w 1939 roku mają koncepcję, żeby jakąś resztkę Polski na terenach centralnych odbudować, powołać jakieś fazy państwowe, które będzie pod ich kontrolą. Sowieci absolutnie się nie zgadzają. Wtedy są jeszcze z Niemcami w sojuszu. I mówiąc, że to będzie zarzewie polskich buntów, trzeba będzie pacyfikować, trzeba się będzie bronić. Polakom trzeba zabrać wszystko i zabrano. I teraz proszę sobie wyobrazić, ludzie, którzy nie mają nic, stracili dobytek. Codziennie, co noc narażeni są na utratę życia. Są łapanki, rozstrzeliwania publiczne, egzekucje, wysyłki do obozów koncentracyjnych. Co człowiek w takiej chwili robi, jeśli jest stale zagrożony? Powinien się bać, powinien być osowiały, powinien być apatyczny, godzić się z losem, no bo nic nie zdziała, nie może się temu przeciwstawić. A oni potrafili, a oni się przeciwstawiają. I fenomen polskiego państwa podziemnego, polskiej konspiracji niepodległościowej jest tym, co nas znowu wyróżnia w Europie. Żaden inny kraj nie miał takich warunków jak Polska. Tak straszne. Żaden inny kraj nie został rozdarty przez dwa mocarstwa totalitarne, których jednym i drugim celem była perspektywa eksterminacji. Szybszej lub wolniejszej, ale eksterminacji. Co w takich warunkach można robić? Wszystko. Oni robili wszystko. Tworzyli organizacje konspiracyjne. Wszystko to, co było zakazane, co było nielegalne, było robione w konspiracji. Nie było polskiego szkolnictwa. Na terenach wcielonych do Rzeszy nie wolno się było nawet polskim językiem posługiwać. Było tajne nauczanie, domowe, w małych grupach. Odtwarzano gimnazja, odtwarzano wyższe uczelnie. Były studia doktoranckie. Ludzie się uczyli. Dlaczego? Ja wiem, że mogę dziś, jutro, pojutrze zginąć. Ale jeśli nie, jeśli teraz się będę edukował, to w momencie zakończenia wojny ja będę gotowy do pracy. Będę mógł uczyć innych. Nie można doprowadzić do przerwania ciągłości pokoleń, do nieodtwarzania polskich elit. Tak rozumowano, taki miano cel i ten cel był realizowany. Już przechodząc do Narodowych Sił Zbrojnych, nie da się opowiedzieć wszystkiego w polskim państwie podziemnym, o wszystkich organizacjach, bo państwa stąd nie wypuści. Ale cel mamy do dziś określony. Ta fascynacja o Narodowych Siłach Zbrojnych, o tym, co w ogóle nie było znane, była dla mnie tym, co mnie pchało właśnie do Poznania. Do szukania tych ludzi, szukania dokumentów i piśmiennictwa. Okazuje się, że wydawali także książki. I to książki nie tylko do szkolenia wojskowego. Właściwie jako jedyna organizacja wydali 30 kilka podręczników i broszur do szkolenia wojskowego. Drugie, to jest fenomen, w tym potężny 400-stronicowy podręcznik dowódcy plutonu strzeleckiego. W twardej oprawie, bardzo drobnym drukiem na cieniutkim papierze, żeby to można było nawet nosić gdzieś w kieszeni. Do tego atlasy broni. Wszystkie rodzaje broni, jakie występowały na ziemiach polskich. Z tych wszystkich armii, które się przez Polskę przewalały. Ale także z tych armii sojuszniczych dla Niemców. Lub tych, ta broń, która była zdobywana, tak jak na przykład sowiecka. Wszystko było rozrysowane w atlasach.
złożone na części i był opis, jak się tym posługiwać, jak to konserwować. Także działka pancerne, także broń bardziej rzadko, czy niemieckie pancerfausty i tak dalej. Jak się to ogląda dziś, to wydanie tego musiało być olbrzymim wysiłkiem. I to było wydawane. No dobrze, to można powiedzieć, że w konspiracji to jest oczywiste. Takie rzeczy być powinny. Ale do tego są książki programowe o ustroju Polski, o przyszłym ustroju Polski. Książki programowe, gospodarcze. To ma być gospodarka wolna, wolnościowa. Czyli taka, gdzie obywatel się dorabia, obywatel zarabia i państwo jest tym bogatsze, bogatszy jest obywatel. Że rola państwa nie ma polegać na tym, że będziemy łupić poddanych, państwo będzie bogate, a poddany będzie przymierał głodę. To jest ideologia komuny. Zabrać wszystkim i weźmiemy sobie, a później to będziemy dzielić. Temu parówkę, temu jakiś zdechły kawałek kiełbasy, natomiast na przykład konia to jest napój klasy robotniczej, ale pity wyłącznie ustami jego przywódcy. Tak jak zawsze rodzaje będą. To jest ta ideologia, która zawiodła, która się skompromitowała. Tamci ludzie byli normalni. Wiedzieli, że wolność to jest dokładnie to, czego oni chcieli. To jest model pierwszej Rzeczpospolitej, która przez prawie 300 lat funkcjonuje w Europie, tak jak mówiłem, w sposób wyróżniający się jako państwo wolnościowe. Jest to Rzeczpospolita Polska. To nie jest monarchia. Król pełni rolę prezydenta. Król panuje, ale nie rządzi. Rządzi parlament, czyli Sejm i Senat, rządzą sejmiki ziemskie i rządzą obywatele, czyli ci, którzy mają prawo głosu i prawo decydowania. Tak jak w Europie Zachodniej, to był niespełna 1% ludności, w Polsce jest to 13% i ta warstwa cały czas się powiększa.